Panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. Rzeczywiście temat jest poważny i kiedy pan minister przedstawił receptę na uzdrowienie sytuacji LOT-u, receptę, która zdąża do poprawienia rentowności, uzyskania trwałej konkurencyjności na rynku, to przedstawiciele opozycji mówią między innymi tak, że zrobią wszystko, aby panu ministrowi to się nie udało, że to sekcja zwłok, że dlaczego nie ma premiera na tej informacji, kto kłamie, próbują dociekać, albo określają, że to jest zarządzanie straganem, sami twierdząc jednocześnie, że zysk netto przez 2 lata był dodatni, tak jakby można było powiedzieć, że zysk netto może być ujemny. Inni z kolei twierdzą, że na przykład receptą są samoloty bezzałogowe, to SLD chyba. Padały dzisiaj tutaj informacje i takie wrażenie, że kryzys LOT-u zaczął się od 2007 roku. Pan minister sam mówił, że to jest dłuższa historia, może od 10 lat. Mi natomiast osobiście się wydaje, że ta trudna sytuacja rozpoczęła się trochę wcześniej, bo chyba już może od 1999 roku, kiedy to Swiss Air objął 38% w kapitale zakładowym LOT-u, a później upadł, czy też w 2001 roku, kiedy to Skarb Państwa już wtedy objął akcję nowej emisji. Chciałbym tutaj o to zapytać pana ministra, czy ten kryzys w locie nie ma swojego podłoża właśnie począwszy od roku 1999. Dziękuję.